Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Młodzieżowe mini przedsiębiorstwo Zumba Queens, które 5 miesięcy temu założyły uczennice 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu według projektu edukacyjnego Być Przedsiębiorczym – Szkolne Mini Przedsiębiorstwo, osiąga nie tylko sukcesy ekonomiczne i naukowe. Dzięki dotychczasowej działalności znalazło się wśród 20 najlepszych takich mini przedsiębiorstw ze szkół w całej Polsce. Zumba Queens wystartowała w ogólnopolskim konkursie Szkolne Mini Przedsiębiorstwo Mini Produkcik 2016 zorganizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Dziewczęta znalazły się w 20 najlepszych mini przedsiębiorstwach w Polsce po 4-miesięcznej rywalizacji. Jury oceniało raport z działalności, innowacyjność podejmowanych działań, działania promocyjne, jak również naszą księgowość, dokumenty związane z prowadzeniem księgowości mini przedsiębiorstwa, podatkową księgę przychodów i rozchodów, zarówno zysk, jak i systematyczność zapisów dokonywanych właśnie w naszych dokumentach. Dziewczęta, które 2 razy w tygodniu prowadzą usługowe zajęcia rekreacyjne w tańcu Zumba, mają już za sobą pierwszy raport ze swojej działalności, dodatni wynik finansowy i kolejny sukces. Uczennice sieradzkiego Jagiellończyka z powodzeniem zaangażowały się w akcję charytatywną dla 4-letniej Marysi chorej na białaczkę. Zorganizowałyśmy zajęcia, które wyjątkowo trwały dłużej. Podczas nich zbierałyśmy kwotę pieniężną, które zostaną przekazane na leczenie, ponieważ Marysia bardzo tego potrzebuje. Została zorganizowana w naszej szkole też zbiórka, na której można było oddać krew. Chciałem pomóc drugiemu człowiekowi. No jeszcze jak usłyszałem, że to dla małej dziewczynki chorej na białaczkę, no to wtedy jeszcze bardziej się zmotywowałem do tego, aby tą krew oddać. Na pomoc dla chorej Marysi Zumba Queens przeznaczyła dochód z zajęć, zorganizowała też zbiórkę pieniędzy w szkole. W sumie dziewczęta zebrały ponad 2000 zł. Wyniki akcji charytatywnej też będą miały znaczenie w przygotowaniach do finału konkursu, który odbędzie się 2-3 czerwca w Warszawie. Musimy zorganizować tam stoisko nasze, to jest pierwsza trudność, bo my prowadzimy usługę, więc jest bardzo trudno przedstawić ją właśnie na stoisku. No i oczywiście wymogiem konkursu jest również przygotowanie prezentacji, którą będziemy przedstawiać przed całą komisją. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pojedziemy do Lucerny. I tam też może się okazać, że w Sieradzu mamy najlepsze młodzieżowe mini przedsiębiorstwo w Europie.